pasuje Ciebie na zwycięzcę, zdobywcę. Patria Nostra, Polonia Świata. Vivat! Vivat! Pracowałem nad filmem jeden i wybrałem właśnie temat Armia Czerwona zajmuje Gdańsk, gdyż sam byłem w Gdańsku, lubię to piękne miasto. Praca konkursowa to jest film lub animacja na temat wybrany, historyczny. Jak były robione prace? Prace były robione na najróżniejszych technikach filmowych i to nas zaskoczyło, że te techniki są bardzo rozszerzane. Nasza praca była o śmierci Zbigniewa Cybulskiego, a był nas trzech w grupie i ponagrywaliśmy, jak Zbyszek żył szybkim tempem i jaki bohater polski on jest. Celem konkursu Patria Nostra jest budowanie tożsamości w młodym pokoleniu naszych rodaków w Polsce i na całym świecie. Dzięki temu, że pokazujemy im, jaka jest bogata polska historia, oni będą świadomi mogli tę historię tworzyć w przyszłości, na co liczymy. Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra!